Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że możemy rozpocząć dzisiaj bardzo niecodzienne spotkanie, bowiem spotkanie autorskie. I jestem Państwu winna parę wyjaśnień. Przede wszystkim ogromny to jest dla nas zaszczyt i radość, że właśnie tym najważniejszym dzisiaj gościem, mimo że witamy również Pana Wiceburmistrza, Pana Huberta Blacharza na naszym spotkaniu, to się rzadko i chyba pierwszy raz zdarza, że władza przyszła na spotkanie towarzystwa, to najważniejszym gościem naszym jest Pan Zygmunt Iwaszkiewicz. A proszę Państwa, Pan Zygmunt Iwaszkiewicz jest dlatego z takim specjalnym gościem, że 10 lat temu, gdy powstawało towarzystwo, to syn pana Zygmunta był jednym z założycieli tegoż stowarzyszenia. I dlatego po prostu naprawdę nawet tego nie wie. Dlatego też jest to dla mnie po prostu tym bardziej ważne, że dziś tato jest specjalnym gościem. To spotkanie dzisiejsze poprowadzi pani Jola Maniecka, którą znamy z niejednego naszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Chciałabym, bardzo się cieszę na wstępie, powiem, że tyle osób dzisiaj przyszło na to spotkanie, bo chciałabym na początku zwrócić uwagę na jedną fajną rzecz, która ma miejsce w Dzierżyniowie, w powiecie, bo i w Dzierżyniowie, i w Bielawie jednocześnie. Mianowicie na taki rozwój literatury lokalnej. Chciałabym, żeby dzisiejsze spotkanie było przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, czym ona jest, ta literatura lokalna. Fajnie, że zdarzają się takie spotkania jak dzisiejsze, kiedy możemy na twórców lokalnych zwracać szczególną uwagę. Dobrze, że pan Rafał Brzeziński wydaje książki tych naszych twórców lokalnych. Dobrze, że są takie instytucje jak Biblioteka Dzierżyniowska czy Bielawska, gdzie twórcy mogą się spotkać i zaprezentować to, co stworzyli. I dobrze, że są tacy ludzie, którzy mają odwagę pisać i z nami się spotykać, potem dzielić się tą swoją twórczością. Literatura lokalna służy, myślę, szerzeniu czytelnictwa, zachęca do czytania, zachęca również do pisania, bo uświadamia, że pisać każdy może. Każdy może, jeżeli tylko znajdzie czas, może chęci trochę, może zostać artystą. Pisanie jest przygodą. Myślę, że Zygmunt Iwaszkiewicz to może potwierdzić. Spotykamy się dzisiaj z człowiekiem, który w Dzierżyniowie kojarzy się raczej ze względu na wykonywany zawód, czy też zaangażowanie społeczne, bo prezesem Legii był, tak? No właśnie, okazuje się, że założycielem Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżyniowskiej również. A chyba niewielu osobom przyszłoby do głowy, że jest to osoba pisząca. Zygmunt Iwaszkiewicz wydał już 3 zbiorniki wierszy. Ale mówiąc, mnie się kojarzysz przede wszystkim jako lidera, jako pisarz, jako artysta, a niekoniecznie zwracam uwagę na to, że miałeś jakieś doświadczenia zawodowe wcześniejsze. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby uświadomić Państwu, że ten czas, kiedy już mamy więcej chwil dla siebie, kiedy nie angażujemy się zawodowo, można wykorzystać na coś naprawdę fajnego. Zygmunt Iwaszkiewicz grywa na skrzypcach, na banjo. Ma swoje kule, których produkuje piękny miód, wspaniały. One mnie mają. Można i tak powiedzieć. No i pisze. Jak można wykorzystać dobrze czas, jak można ten czas spożytkować na coś fajnego, jak można życie zamienić w przygodę, w ciągłe działanie, tworzenie, angażowanie się w coś, co daje radość. No i pozostaje coś po tym tworzeniu, po tym działaniu. Chciałam zwrócić uwagę na książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, Strzał o północy. Atrakcyjne wydanie, czarny z czerwonym przyciąga uwagę, świetna fotografia na pierwszej stronie,
świetna fotografia i skojarzenie z jednym z najbardziej znanych detektywów, z Marlowem. Mam nadzieję, że Państwo macie. A to skojarzenie, gdy się czyta opowiadania, jeszcze bardziej widoczne, bo bohaterem, narratorem opowiadań jest siedzący tu twórca. I choć mamy świadomość, że dużo w tych utworach fikcji literackiej, to sporo mówi również, mówi o sobie i walczy ze złem. No jak przystało na prawdziwego detektywa, także ta fotografia udana, trafiona, wyjątkowo dobrze dobrana. Ale kto jest na niej? No ty. Aha, no ja. Mówiłam Państwu o zbiorze opowiadań, który przypomina taki pitawał. Przypomnę Państwu, co to jest pitawał. Publikacja zawierająca opracowany zbiór sprawozdań z głównych rozpraw sądowych w sprawach kryminalnych, rzadziej innych, na przykład cywilnych. Z czasem zakres pojęcia rozszerzył się na opisy samych przestępstw bez rozpraw. Pitawal opisuje wydarzenia stanowiące pewną całość tematyczną, na przykład najważniejsze wydarzenia na danym terenie w określonym czasie dotyczące konkretnych sprawców. To nie jest czystym jak w znaczeniu pitawal, ale niewątpliwie taki swoisty pitawal może to być. Wszystkie opowiadania mówią o kryminalnych wydarzeniach, o tym, co działo się na terenie tej powiatu cierżyniowskiego i Wałbrzycha, Wołowa też chyba, czy w tych miejscach, w których Zygmunt Iwaszkiewicz pracował. Swoisty pitawal, którym narratorem, jak wspomniałam, jest twórca. Kim on jest? To człowiek, który dużo mówi o sobie. Można by uczynić z tego zarzut. Ale ja czytałam ostatnio sporo wspomnień, między innymi wspomnienia Adama Hamuszkiewicza, którym on też zwraca uwagę na to, że pisze przede wszystkim o sobie. A o kim ma pisać, jeżeli chciałby wrócić do swojego życia? Wydaje się, że powodem napisania, powstania książki był powrót do czasów wczesnej młodości. Do czasów, które się wspomina najpiękniej. Taki rzeźbieszek i poeta francuski François Villon, żyjący w średniowieczu, taki poeta, który uciekł spod Stryczka, pisał o życiu swoim również i mówi, że młodość umkła niczym zając, bo ona tak umyka. Tylko wtedy, kiedy jest, to nikt nie ma świadomości, że tak wszystko szybko się toczy. Natomiast powracamy do czasów pierwszych, do młodości, do pierwszych doznań, wtedy, kiedy jesteśmy już dorosłymi ludźmi, dojrzałymi. No i z przykrością tutaj spuentuję, kiedy już nic nie można naprawić, kiedy do tego, co minęło, umknęło jako zając, to wrócić nie można. Wydaje się, że pierwszym podstawowym powodem powstania tych opowiadań jest powrót do czasów młodości. Do czasów, kiedy wszystko się zaczęło. Do czasów, kiedy siedzący tutaj mężczyzna był młody i piękny, pełen energii, żywotności. Kiedy zdarzały mu się różne historie i kiedy on w te historie chętnie się angażował. W opowiadaniach pojawiają się daty, że mowa o historii, ale raczej niewiele, bo to nie jest powód podstawowy, żeby o tym pisać. Pojawiają się takie daty jak rok 1953, rok 1957, 1968. W innych tych dat nie ma, ale zdarza się, że autor mówi, że to się dzieje w latach 60. A więc jest to powrót do tego okresu, do tego czasu, kiedy, tak jak powiedziałam, odnoszę wrażenie, wszystko co ważne się zdarzyło i o czym pięknie się pamięta. Inny powód, dla którego książka powstała, podany został w jednym z opowiadań, jest historia, którą noszę w sobie już od dawna. Wiele razy próbowałem przelać ją na papier. Brałem pióro, pisałem. Następnie darłem i wyrzucałem do kosza zapisane kartki. Ta sprawa nie dawała mi spokoju. Odczuwałem jakąś wewnętrzną potrzebę ujawnienia jej, pozbycia się wewnętrznej traumy. Tego samego chciała chyba główna bohaterka tej historii. Po pewnej nocy podczas snu zjawiła się obok mojego posłania ona. Jak? W białej sukni i rzekła.
Napisz. Nie męcz mnie dalej. Nie męcz mojej i swojej duszy. Budziłem się. Ale jak na zniknęła tak nagle, jak się pojawiło. Nie było żadnego śladu zjawy. A ja wciąż miałem ją przed oczami. Słyszałem jej szept i czułem delikatne muśnięcie jej słów. Była dziwna cisza. Za oknem świeciły gwiazdy na niebie. Księżyc był w pełni. A więc bohaterowie tych historii, o których można przeczytać w książce, jakby chcą, żeby o nich powiedzieć. Wydaje się, że utwór, ten zbiór tych opowiadań jest taką chwilą pamięci i refleksji nad życiem niektórych ludzi. Narrator jest człowiekiem, którego sprawy innych interesują. Bardzo chętnie się w nie angażuje. Chwilami wydaje się taki ciekawski, bo chciałby wiedzieć więcej, namawia nawet ludzi do tego, żeby o sobie to więcej mówili. My znajdziemy w utworach wobec tego narratora, który podaje nam w miarę pełną wiedzę o osobach, które tutaj prezentuje. To jest jakby narrator wszechwiedzący. Narrator, który zna ich myśli, uczucia, wie o tym, czego nie można w konkretnej sprawie jakby poznać z autopsji. Domyśla się, uzupełnia luki, wypełnia tę swoją niewiedzę, tworząc prawdziwe i przekonujące historie. I jeszcze jeden powód napisania książki został wymieniony zaraz na początku, we wstępie. Przez Rygmunta. Zwracając się do czytelników mówi: Szanowni Państwo, niniejszy zbiór opowiadań zawiera elementy mojej biografii i mojej zawodowej pracy. Mam nadzieję, że udało mi się w nich pokazać przede wszystkim retrospekcję minionych czasów. Takich, które były najbardziej barwne w złe, jak i dobre wydarzenia. Zbieżność imion i nazwisk jest zupełnie przypadkowa. Każde opowiadanie jest oparte o faktyczne wydarzenia. W nieznacznym zakresie są wzbogacone o odrobinę fikcji literackiej. Należy podkreślić to, że chciałem pisać opowiadania o nas wszystkich i o tym, że nie ma złych ludzi. Są za to ludzie zagubieni. Pani profesor zarzuciła się mnie słusznie, że nie, że mało, że za mało usadawiam. Może to słowo niedobre, proszę mi darować. Ja trudno tak na żywo gadać. Proszę mi darować. Gdzie to było? I jak to było konkretnie? Dlaczego ukryłem nazwiska? Przecież ja ich znam. Może zapomniałem, ale są gdzieś akta, mogę mi przypomnieć. Ale tego nie mogę zrobić, bo muszę ukrywać. Bo każdy ma swoje tajemnice prywatne. Chociażby ktoś kogoś zabił. Ktoś był zabity. To jest tajemnica prawie że rodzinna. Jedną mieli kryto. Przyszła rodzina do mnie i mówi: no tak, my pamiętamy, byłeś. Był pan u mnie na wsi, kiedy dwóch chłopaczków w tym zbrodniczym kuferku, ja tak nazywam, leżało na stole i to były czynności prokuratorskie. To niby nic, to wydarzenie. Ale w tym wypadku może to i przeciwnie. Mnie członek mojej rodziny ktoś powiedział, do niego powiedział: po co ja targam kogoś? Znowu mi przypominają. I znowu ktoś tam tęskni, nie tęskni, ma żale, ma po prostu wspomnienia takie, rodzinne. Ktoś żyje. I okazało się, że jedna dziewczynka tam, w tym czasie, którą ja na miejscu nie spostrzegam, bo to pasła krowy. I teraz się ujawniła. A miała ona 13 lat.
Czy mogę to zrozumieć nad chłopakami? Czy mogłem do niej mieć pretensje? Oczywiście nie. Oczywiście nie. Ale ona nie chce tego przypominać. Ona nie chce tego przypominać. I nie kupi mojej książki. To i nie jest moja książka. Ja tego nie pisałem. Także to są takie specyficzne historie. Daję słowo humoru. Nie humoru, nie. Że każde opowiadanie jest na kanwie prawdziwe. Tylko, czy ja sięgnęłem tak daleko w duszę czyjeś, którego, kogo prowadziłem sprawę. Będziecie czytali Państwo na przykład, bo tam no rzeczywiście to jest kryminał weselny. I tam rzeczywiście bohaterka ma ze mną takie więzi niemal, że piłem kawę z nią, grałem jej na skrzypca, bo jej zabity kochany grał na skrzypcach. Ona mi zobaczyła i ja zagrałem jej to, co jej kochany grał. No inna sprawa, nie mówię o tym. Ale co innego chciałem, przepraszam, że w moim czasie prokurator, nawet najlepszy, nie miał tych narzędzi, ani przez milicję, co mają teraz. Że gdzieś znajdą ślady krwi i sprawca jest prawie, że na wierzchu. Nawet po ilu latach myśmy tego nie mieli. Ja miałem dowody przede wszystkim z osób. Trzeba rozmawiać z ludźmi, przekonać na przykład kogoś, powiedz prawdę. Tak jak u jeszcze do tej tego badania kryminał weselny. Jej kochanek został. Ona została zamordowana. To nie było, że spędzająca bóg. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Ale ja nie miałem, gdzie to jest, kto to zrobił. Miałem zabitą przed sobą. Piękną dziewczynę. To naprawdę można popatrzeć nawet i podziwić ją po śmierci. Taka śliczna była. Ale jak wykryć sprawcę? Jak do niego tarczyć? Gdzie ona jest? Ta wieźma spędzająca. O tym mówię celowo, to przedłużę trochę. Musiałem przekonać tego chłopaka. Powiedz, ja tobie nic nie zrobię, że ty pomagałeś. Puszczę cię a na pewno to. I nie będzie nikogo ścigał poza tą wieźmą. Musiał mi jej uwierzyć. I wrócił po jakimś czasie i tak siadek. I powiedział, i ja w samochód swoim z milicją i to zatrzymaliśmy razem ze zbrodniczym Brzeciowym. Który dokonał spędzenia złoża. To były czasy, kiedy trudno było tą domenę, jeżeli chodzi o spędzenie głowy. Bo się dotyczyło pięknych kobiet, które stawały się kalekami, które umierały na łożu. Potem, całe szczęście, że lekarzom czasem się uda. Miałem znajomego ginekologa, który mnie wprowadził w tajemnicę. To nie żyje, mówię o nim, mogę nawet nazwisko powiedzieć, że był pan doktor Bittner, wspaniały ginekolog i on mnie wprowadził w tajemnicę tej historii. Inna sprawa, że przyznam się teraz, nie słyszę, pan Kazimierz ten miał na imię. To, co ja powiem, to chyba nie słyszę, choć nie jestem przekonany, czy może jego duszę nie przywołałem tu. I on mnie powiedział między innymi o zakamarkach, jak to się robi. I ile szpitale, lekarze poświęcają, żeby ratować. A ktoś bierze za to pieniądze. Mam takie przesłanie. Wiem, że mówię chaotycznie. No nie mogę, tak bardzo. Bo to
działo się przy mnie, za mnie. Ja miałem zabezpieczyć te młode dziewczyny, które przyjeżdżają tutaj do Dzierżoniowa, 3-2 lata, żeby one były zdrowe. A czy miały prawo kochać? No chyba tak. Ale za nimi nie było przecież tych pikunów, prezerwatywów. Mało tego, to było, proszę sobie wyobrazić, tylko darować mi mogę komuś, a nie ustalić to, kto puścił w obieg przebite prezerwatywy. A ja miałem, powiecie, masę przypadków właśnie spędzenia płodu legalnego i po prostu, i to morderstwo było skutkiem tego. Prawda? Ja rozumiem, ja teraz, tych, którzy mówią, nie stosujmy środków antykoncepcyjnych, nie stosujmy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie mają pojęcia rozeznania, jak męczą się inni ludzie? Trzeba im pomóc. Miłość musi być też pomiędzy swobodą. Musi mieć zapewnienie. Nie chcą tego mówić. Dalej.